Siemeczko, jestem Pepe Team Games. Witam Was w moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy rzucać sobie wapno, bo tych pól troszeczkę mamy. Dzisiaj będziemy rzucać sobie po owsie. No, niech to będzie przemieszane zaraz, bo jeśli dążę, trzymam sobie Gebera do Ususa zapiętego, więc zobaczymy, a zdążymy, to pogeberujemy. Dobra, odpalamy trzydziechę. Dziecko trzeba przepalać. Ja tych ciemników trochę, to nic, trzeba z tego wykorzystać. To wszystko, więc lecimy sobie w 30. No jednak w wapniakę bardziej mi pasi 30, no bo po co nam w sumie brać i przepalać paliwo Ususem. Więc tak, to odpalamy i wapnujemy. No nie wiem, czy tak będzie idealnie rzucone. Dużo dawki nie daje. Znaczy dużej dawki nie daje. Ogólnie wapna kupiłem 18,5 tony. To całe zapłaciłem 6000. 300, coś ty z tylu z dowozem, więc nie ma tak tragicznie. Mówię, wapno, aby posypać. Bo co, dwa sezony czy trzy sezony temu wapno miałem, więc tutaj to nie muszę to chwilę tego, tych wiecie, wapno nawalać nie wiadomo ile. Ogólnie miała być trochę inna robota, miała być beczka, niestety nie zdążyłem tego wam nagrać. Ogólnie wiem, co rozgrałem na pole, no ale przecież tylko uprawić. Wiecie, no tego też nie zdążę nagrać, tego wam pokazać. To nie ma sensu w sumie całość wam pokazywać, bo nie zdążę tego ogarnąć, tak? Trochę częściowo trzeba, jak ci mówi, prywatność mieć, no i tam, no tak to powiem, ogarnąć jeszcze poza tym, poza nagrywkami, tak? Powiedzieć. Ale tak, mamy, miałem 48 tysięcy leciutkim hakiem. Pieniądze, a wiadomo, wzięły się ze sprzedaży soi. Zapadłe soi oddało mi 19 560. Właśnie. Tyle mi oddało. Jak dobrze pamiętam. Zapadłe, powiem szczerze, no miałem 3 przyczepy ogólnie swoje tej soi. Tutaj wapnuję, ale nie wiem po co w sumie. Jak sobie tak pomyślałem, przecież to będę teraz to też przerabiał co nieco. Ale powapnuję to tam najwyżej. Tam też te wapno co poleci, to ja bo je jestem w maszynie. Bo to będzie ogólnie troszeczkę przerobione to wszystko. Wszystko chodzi o ganie to troszeczkę inaczej, nie bym chciał. Bo tu muszę tak sobie taki paseczek zostawić sobie na dojazd. Bo sąsiadowi miałem do wywozu. Do przejazdu, przepraszam. Pełnię przez gospodarkę, teraz nie przyjadę do domu. I tak. To wapno dużo nie idzie. Tutaj nie ma tragedii, więc to może to pole jedno powapnujemy w całości. Ale powiem szczerze, teraz chyba muszę dawać wapno co sezon, po troszeczkę, tak jak teraz, żeby to później było może lepiej, chodziło mi. Aż tak teraz dużo tego nie daje, ale jednak dla oka, żeby lepiej to było, żeby dawał powiedzmy co drugi sezon, co trzeci. Ciekawe, jakby to wtedy wyczytowało. Bo tak naprawdę teraz mam za dużo tych pól do wapnowania. No i się teraz zakituję teraz tym wapnowaniem. Więc trochę teraz to kalipa. No jak to mówię, rzucę, tak to zrzucę. Chcę poprawia to później jeszcze. No bo tak, tutaj wszystko będzie zostawione pod soję. Wokół gospodarki wszystko będzie w soi. W tym roku będę ryzykował, siał na potęgę soję. Może tylko będę miał żyto i po kukurydzy tam. Tutaj wszystko wokół będzie soją, więc szczerze jedną z największą chyba uprawę będę chyba w tym roku robił tego wszystkiego. Ponieważ słomy mam aż nadto. Tej słomy nie chcę sprzedawać. Po prostu tego za dużo. Więc postanowienie takie. Ewentualnie też myślałem nad czymś, co będziemy robić, może wsieczkę będziemy też robić, nie wiem, to muszę pomyśleć. A na pewno tej samej tyle nie muszę mieć. Więc teraz kwestia, jak to ogarnąć, czy robić właśnie sobie wsieczkę, to też by mi fajnie dawało, czy po prostu zajebać wszystko wrażeniem, wszystko soją tutaj, resztę pól, tylko że wtedy to nie wiem, czy za dużo tej soi bym nie oddał, bo naprawdę teraz w tym roku to naprawdę wszystkie te pólny dość ładnie mi oddały te uprawy. Ładnie mi oddały właśnie tego zboża. Jestem naprawdę zadowolony.
Wiecie, no w tamtym odcinku, w poprzednim odcinku, no na przyczepę kupiliśmy, zabraliśmy, teraz mamy pieniądze. Wiadomo, pieniądze są na oddanie, ale powiem szczerze, no złożyłem na ten wniosek, na to finansowanie. No i patrzyłem sobie tak na spokojnie dzisiaj na OLX-ie, ile te moje ładowarki, właśnie inaczej, ładowarka, która chce, tam się tutaj powiedzmy, może to sobie marzy, no chciałbym ją zobaczyć, bo ona nigdzie nie była. Gdzie na kanałach ogrywana, no to troszeczkę można powiedzieć, że przeżegnałem z jednej strony, bardzo duży na ten wniosek, bo ładowarka nie ma jakaś taka droga, mi się zdawało, a teraz się okazuje, że ta ładowarka, którą chcę złożyć, będzie kosztowała mnie zawrotne 400 tysięcy złotych. 400 tysięcy złotych za nową ładowarkę. Brawo, no ale już taką ładowarkę sobie wziąłem. Taką ładowarkę trzeba gdzie wziąć. 400 tysięcy złotych. Program zasad mi 60% kosztów. Czyli szybkie matematyki, wyszło mi w granicach 200 tysięcy złotych za ładowarkę. Muszę wyłożyć ze swoich pieniędzy. No 200 tysięcy na dzień dzisiejszy, no nie jest to mało. No już około mi się 200 tysięcy, to nie jest mało. Czekajcie, może ja tak sobie pojadę, ja sobie teraz zapnę. No ale tak, no już był program złożony, dostałem na to, więc teraz tylko zbierać pieniądze na zakup właśnie tej ładowarki. Bo na przykład ja chyba muszę wyłożyć pieniądze, jak się nie mylę, czyli 400 tysięcy, a dopiero mi zwracają 200 tysięcy. No tak plus minus liczę, tak? Pół na pół, nie zupełnie mi tam wychodziło, chyba 180, 170, 2000 chyba mi wychodzi z tej ładowarki, coś takiego, jak wyliczałem ostatnio. No i powiem, to i tak jest dużo. Na jedną ładowarkę, która no, też nie jest jakoś gabaretowo duża. I to wszystko, szczerze, dużo. No ale jednak taka ładowarka będzie wzięta. Nie odpuszczę tej ładowarce, ładowarka będzie już kupiona za nówka. Pierwsza maszyna, która będzie nowa kupowana. Więc no tutaj no, trzeba tu będzie jakoś to fajnie rozkminiać. Jeszcze wiadomo, w tym roku jeszcze teraz muszę kupić, chociaż nie, w tym roku już nie kupuję, miałem kupować prasę ogólnie już rolującą, bo sprzedałem swoją sitmę. Ale stwierdziłem, że jednak tego siana mogę zrobić jeszcze w kocki. Jakoś tam się, można powiedzieć, przemęczyć. W pewnym sensie. I jeszcze te kostki zrobię. Znaczy chciałem tą kostkę, więc to mogę jeszcze sobie tak pokombinować z tymi kostkami, więc tutaj to będę to ogarniał właśnie pasą kostkującą, więc tutaj nie mam takiego bólu, że nie uda mi się tu jakoś tego zebrać. Bo to wiadomo, coś czymś innym to będzie robione, tak? Więc takie tylko taka dygresja, można powiedzieć w pewnym sensie, no ale no, jednak siano będzie zrobione, bo jest ścięte tawa też. Ogólnie też trochę przysusza, ja sobie tylko dobrze na spokojnie jakoś to ogarniał i przetrząsnę, no i też taka zgrabiaka teraz wspomniana będzie też nowa, bo też była na program wzięty, więc zgrabiaka też będzie nówka przywieziona, ona już jest zaklepana, będzie przywieziona bodajże za 2 dni, więc pewnie podejrzewam, że jeszcze jakieś wyrywanie, coś w tym stylu typowo sobie, jak wiecie, no. I tak nie mam do się na razie śpieszyć, bo ta trawa nie jest jakiejś tam pierwszej popłości, nie wiem jak to powiedzieć. No jeszcze tak nie ma takiego sechu teraz, tak, bo to jest wrzesień, więc tutaj trzeba trochę będzie pokombinować. Dobra. Jest chinie gasze, bo to tam takimi łóżkami tutaj się zielonym zasypie i elegancko. Zwykle wyprostuje, bo akurat tułem ładę ładować chyba bardziej na klawiaturze i na Mysce. Tyk. Tyk. No perfekcyjnie nie podjechałem, bo ja lubię się wysypało już na wiadomo. Więc tak, no ładowarka, pakowałem się w jednym sensie, w pewnym sensie, ale w drugim sensie jeszcze to kupię. No to nie będę jakiś tam zbytnio ostatni, bo będę w każdym momencie później ją sprzedać. Znaczy w każdym momencie, po 5 lat będę ją sprzedać. Podejrzewam, że i tak tych pieniądze sami jak sprzedać, a trochę mi się przyda tutaj do wypychania ogornika, do zarzutu, do po prostu modowania ogornika,
do innych prac, które no, po prostu tutaj mi są potrzebne, czyli do myślenia paszą, do zadawania jak to się mówi? Do mieszania paszowego, czyli zadawania paszy PM do paszu wodu paszowego i tak dalej, itd. Więc taka ładowarka będzie potrzebna, bo niestety tego pejsa to zbytnio będzie na te razy, jeśli mogli zrobić teraz elegancko pomadowareczką sobie to elegancko robić. No ogólnie dogadałem się, jeśli wszystko pójdzie dobrze, no to te biki będzie sprzedać pewnie tamte długie trochę prędzej. No i po prostu pomadowarkę już zakupić. No nic na to, że ich nie poradzi. No termin mam zakup, można powiedzieć, w pewnym sensie tej ładowarki no, do końca chyba przyszłego roku, więc no, to też tak szybko nie wytrzasta tych pieniędzy. Zwłaszcza, że teraz też nowy kup tej ziemi. No jeśli się dogadam z agencją, może się to uda to zrobić, żebym po prostu mógł sobie to na spokojnie ogarnąć. No bo wiadomo, no teraz zabezpieczeniem z dupy pieniędzy, nie wiem tyle jakiej kwoty pieniędzy, no nie wyciągnę, więc muszę to jakoś sobie pokombinować, więc wiadomo, liściowa gabaka będzie już niezaklepana, będzie zapłacona itp. itd. Więc ja ze swoich pokaram pieniędzy teraz na gabakę, na zgabiakę, gabakę, zależności jak to mówi. Gabaka będzie mi kosztowała 40 tysięcy, miało być dwukalezurówka. Nie 40, chyba 40 tysięcy, nie wiem dokładnie. Pamiętam, bo już mi się te cyferki tak mi się mylą. I no właśnie chciał tą zgabiakę, żeby jeszcze raz przyszła na te właśnie gabienie błąk. Teraz, bo już tak zgabiaka moja tu już jest troszeczkę przymała. Tamta będzie o 2 metry szersza, więc to już swoją robotę powinno suma summarum robić. To nie tak źle. To po prostu trzeba to powolutku to jakoś ogarniać. Dobra. Ale myślę, że wiecie, no zarobek z mleka, zarobek z jeszcze ze skupu wiedzy z owsa. Więc myślę, że jeszcze coś będzie jakaś szansa, żeby to pieniędzy dość częściowo, nie wiadomo, że w całości. Ale częściowo tych pieniędzy powinno być. Może się uda, że tak będziemy mieli pieniądze na początku wiosny, tak? No plany miały być inne, miałem teraz stawiać zadaszenie na właśnie na maszyny, żeby te maszyny nie stały pod chmurką, no ale w tym sezonie już jednak trzeba to będzie odpuścić. Najważniejsze maszyny jakieś tam pakować do garaży, nie garaży. No a reszta będzie po prostu stała na zewnątrz, więc tu taki minus. A miałem już dogadane firmę z fotowoltaiki, miałem dogadane wszystko, też będzie trzeba pewnie albo to odłożyć na przyszły rok, no bo moim zdaniem mam ważniejsze wydatki teraz niż kupowanie fotowoltaiki na pewnie garaży właśnie na gospodarstwie. Mówię, wziąłem ten program, więc muszę się z tego wywiązać, tak? Miałem już na przykład 2 lata jest, no ale też nie chcę tego zamulać i oczywiście to też mieli fajną maszynkę na gospodarstwie, żeby to było widać. Coś tu się jednak więcej dzieje niż tylko kupowanie samych ciągników. To i tak jest moim zdaniem częstym tutaj moim zdaniem przelobowościowym. Ciągniki są naprawdę tak mieszane teraz. Teraz w sumie nie, no, 30 poszła, bo to była od początku. To gospodarstwo kupiłem w licytacji. No i teraz 60 poszła, no i co, przyszedł tylko case, przed usług. No teraz nie planuję ciągnika kupować, miał być ciągnik, no ale mówię, wolę kupić maszynę nową, żeby po prostu była przy tych budynkach, bo jednak powiem szczerze, jednak jeden tu przy gospodarstwie to jest za mało. Zakładać do innych ciągników, które bez sensu, wiecie, no zauważyłem na ten program, postałem. A nie chcę się wycofywać, bo później też będę się w razie czego jeszcze składać jakiś tam wniosek o jakieś dofinansowanie, o coś, żeby po prostu to też miało jakieś więcej nogi, po prostu coś u mnie się tu po prostu działo, tak? A miałem realne ceny, chcę, wiadomo, może ja nie gram zbytnio na niektórych, ale chcę tak realnie miałem fajnie to mieć, cenowo. A żeby było, mówię, wniosek już dostałem. Teraz wycenę tych ładowarek, dlatego mówię, 6 tysięcy całościowo te ładowarek kosztuje. No, całej powie będzie tyle samo kosztowało, co ten obiekt.
Więc po grubości. Mogłem kupić ładowarkę używaną. Nawet teleskopówkę, bo wiadomo, mógłbym kupić. Ale ta jakaś ładowarka mi bardzo, bardzo fajnie tutaj siedzi. Myślę, że ona się to fajnie komponuje, ta ładowareczka. Po prostu coś innego, bo teraz tak, torami się bawimy, albo jakimiś teleskopówkami typowymi. A takimi ładowarkami nie widzę, żeby ktoś tak się bawi typowo. Ja też tutaj nie widziałem. Łapkaty jeszcze, ten tam bobki tak zwane, to jeszcze ludzie mają. Ale tak, żeby coś po prostu było innego, no to... No tego po prostu no nie widać. Dobra, no jedziemy, ja sobie tak weźmę. Trochę małe ranie, ale w sumie trochę dla swojego spokoju też sobie tak robimy, że pojedziemy sobie teraz po grube ruiny. Dobra, cyk. Ruiny grube tak szczerze bez sensu nie jest to tutaj. Dobra, cyk. Tyk, wypuszczamy i grzejemy. Tutaj jak pogrywajemy, tak będzie, tam nie ma tam co panikować. To będzie i tak jeszcze obłonik rozrzucany. Być pewnie w listopadzie. To okazja zimowa była, ale zrobiona, niech to leży. Chociaż no, w życiu realnym, teraz patrząc, no tak zbytnio to nie pasuje, bo wiadomo, że teraz trzeba mieć tu 80% odnych gruntów. Tak czy tak przy... jak to się zwie? Zasianych. Więc to taka lipa trochę jest. Ale farmingu chyba też powiem teoretycznie to, więc tutaj jeśli co miałbym zrobić, to pewnie rzadkę oleistą popiję typowo, no i pewnie jakiś tam poplon typowo zabijemy z tego użytym ciepło w sensu. Bo tej kiszonki będą mi tak znaczyć. Tylko chcę się popatrzeć z jakimś fajnym, żeby po prostu mógł sobie tutaj rozsiewać, no, tak zwanym lejkiem, rozsiewaczem, właśnie tą rzodkę poleistą, bo no, swojego nie chcę wystawiać, nie chcę kombinować zbytnio, żeby sobie tak napięć na bozu i tak dalej, mam sobie na wyginanie, nie kombinuję, muszę coś pokombinować, tylko żeby teraz kupić taki aplikator, coś w tym stylu, do, nie wiem, należówki, mówię też myślę, jak należówkę wymienić, mam już znalezioną. Ale mówię, teraz kwestia tego, żebym no, miał pieniądze na wszystko, no bo tego trochę jest tych wydatków. W ogóle też dałem się odnośnie do finansowania na ciągnik, tak? Powiedzcie mi teraz ładowarkę kupić za 40 tysięcy, to byśmy już kupił ciągnik, tak? No spoko. Tylko szczerze, ciągnik, którego mi też oferowali, bo nie powiem, że się nie pytałem, no to dawali mi w pokoju 70 koni, więc 70 koni tutaj teraz nówka, gdyby nawet no dobra, spoko. Fajny, ale jednak tutaj nie chcę jakoś iść do tyłu mocowo, bardziej chcę iść do przodu. Miałem też, wiadomo, jakiś tam używka ciągnik może być mniejszy, tak, jeszcze pomiędzy tymi ciągnikami. Tak jak powiedzmy teraz, żebym za wszystkie nie musiał odpinać, jak to się mówi, od ECW. Powiedzmy jakiś ten National, który już jest zakrywany. No będzie musiał być już kupiony, tak, już nie będę gadał głupoty, że nie będzie. Bo mi stać teraz w tym momencie. Nie wiem, dziwnie to brzmi. Ale jednak będę kombinował tak, żebym po prostu z tego w miarę z twarzą wyszedł. Z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to wypali. Do końca roku przyszłego, nawet gdybym. Bo chyba mówię, 2 lata chyba jest na skorzystanie z tego. A więc gdyby na to może w przyszłym roku się to uda zrobić tak, żebyśmy to już mieli. Mam ładowarkę na placu. O. Ładowarka na placu biła. To by pasowało jak najbardziej pod tym względem. No poszłem po grubości. Mogę kupić moją używkę. Wziąłem, wezmę nówkę. Na placu to 200 tysięcy, 180 tysięcy. No ale będę miał nowy sprzęt. Pora, będę mógł powiedzmy teoretycznie ściągnąć ściągnika. I będę miał luksus. Te obronniki, które właśnie one mnie męczą, tak? W pewnym sensie, bo jednak tego obornika też wrzucam codziennie tym ciągnikiem 30 sztuk. Tam jeszcze muszę ręcznie. Wiadomo, wtedy ułożę, no wyciągów nie założę na doma, ale jest na szczęście na rusztach, więc tutaj już ten obornik mnie nie obchodzi. Patrzę, no jest tylko do tego beczka. No beczka też będzie w drugim razie kopywana. Więc tutaj też tam powolutku będziemy sobie tam kombinować, ale na spokojnie.
Ale pożyczyłem sobie od znajomego tą beczkę i sobie rozwiązałem to swą beczką znajomego, tak to będziemy może teraz do tej strony. Taka tak kijowo powiecie robię, bo nie powinienem tak robić. W realnym myślę, jak się robi to jedno roboty się kończy. Ale niech już tak będzie trochę, trochę fajny, niech będzie dla mnie też. Żebym to czas tylko jednego jednej roboty nie robił to czas, bo też już się troszkę robi już mudne. Wiecie, też agencja też się na to patrzy, czy już poprawiane i tak dalej, i tak dalej. Też jest to monotonne, tak właśnie z obornikami jest kuziwa, żeby teraz obornik, żeby dostać te tam 200 zł, tam ileś chyba za dopłaty do 12 godzin to sobie obrywać. Też dla mnie jest, znaczy przykryć bardziej, to przecież jeszcze uważasz, mówię, jeden pies chyba. No a to też 12 godzin, jeśli ma ktoś nowy urzutnik, czy tam coś, to jeszcze pasuje, jeśli macie takiego krokotka jak ja, który też kuziwa w sobotę odwalał mi lipę, taką w piątek, sobota. Więc pojechałem parę rzutników i wiozłem jeb. Parę rzutników i jeb. No już mnie kurwa za przeproszeniem zaczęło drażnić tu. I Maciek widać pojechał do znajomego prowadzi kurna rzutnik ciągnikiem i kurwa będziemy teraz wozić. Znaczy dzisiaj Maciek wozi. Prawdopodobnie, nie wiem. To jest wiadomo, dzień do tyłu, więc to ciężko mi powiedzieć jak tam na nie wychodzi, no ale maszyna jest dość kurwa konkretna, bo to jest mix kurwa. MTX, MacCornik, ktoś może być oni, rocznika, poszmita, więc tutaj tu już jest zestaw kurwa konkretny. Ja będę też nagrywać swoim rzutnikiem, ale mówię, że pierniczył, tak się przestawiła, a to coś tam się urwało, a to tu. Wiadomo, no stary rzutnik, toba też nie jest taki, to są tu mało, a czy są, no jest wiadomo, osoby, ale to jest inaczej, na stary oborze też inaczej jest. To ukazywane, więc tego towaru troszeczkę więcej, a czy inaczej, towaru objętościowo jest mniej, ale ciężarowo jest dużo więcej, więc no tutaj to też jest troszeczkę inaczej, bo ja wymalam, nie byłam do obornika wyciągnięty codziennie, tylko wymalam co dwa dni w krowach dojnych, a tam gdzie ja miał biznes z byczkami takimi mniejszymi, no to wywalam raz w tygodniu, z tego względu, żebym miał większy ilość towaru, też ciepszego towaru, tak powiem. Więc no... Tak każdy inaczej robi, jak to się mówi, więc... Jak mówię, taśma już nie wytrzymała, zobaczcie, zębatki już tam zmiany. Zębatki będzie trzeba uciąć, kurwa, ustać i wymienić też zębatki. Ładnowości nie wymianę. Zębatki wymienić, mam tu na zobaczyć, trzeba wymienić i tak dalej. To trzeba jeszcze wadę zamienić, wymienić, więc słowie to wszystko już na jesieni znowu było, znaczy na ziemię, bo żniwak już wszędzie znowu wodnik wyrzucać, więc rozrzucać pod następne zasiewy, więc ciekawi. Jaka tutaj pewnie może sobie kupię użytek, to się trzeba będzie popępić, ale mówię, to dobrze jak znajomego się ma, ma duży gospodarkę, więc może pożyczyć w każdym momencie ci maszynę. Tak zapytał mnie jego stoi nie wiem, 2 miesiące już więc mówię, no na się na razie zastanawiać, czy pociągnąć czy nie, ale z drugiej strony jak się ma takich znajomych, to też w sumie nie trzeba. Tak się śmieje, wiadomo. Ale też trzeba pomyśleć chyba nowym jakimś nowym pełnikiem nie muszę. No, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki już nie wiem, czy się spodobał, to wpierw górę, to będę dzięki za oglądanie. Idźmy się do następnego odcinka. Na razie, cześć.